Policjanci otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że najprawdopodobniej matka, będąc pod wpływem narkotyków, zajmuje się 2-letnim dzieckiem. Policjanci zostali skierowani na interwencję, pojechali do tego mieszkania. Kiedy zapukali do drzwi, kobieta nie chciała ich otworzyć. Co więcej, jak się okazało, wyszła na balkon i wyskoczyła z balkonu z pierwszego piętra, chcąc uciec z miejsca zdarzenia. Policjanci po krótkim pościgu zatrzymali kobietę. Musieli także na miejsce wezwać strażaków, aby dostać się do mieszkania, ponieważ tam zostało samo 2-letnie dziecko bez żadnej opieki. Natychmiast strażacy przyjechali, weszli do mieszkania, otworzyli drzwi. Następnie też policjanci wezwali na miejsce karetkę pogotowia, aby zostało to dziecko przebadane, sprawdzone pod kątem zdrowia. Na szczęście tutaj nic mu nie dolegało, więc konsultacja też doszło do konsultacji z sędzią rodzinnym w tej sprawie, komu przekazać to dziecko pod opiekę. Został wskazany członek bliskiej rodziny i dziecko trafiło właśnie pod opiekę bliskich. Natomiast kobieta została zatrzymana, sprawdzona narkotestem. Okazało się, że jest pod wpływem kokainy, dlatego też kolejne badanie zostało wykonane, tutaj pobrano jej krew do analizy. W tej chwili cały czas policjanci jeszcze czekają na wynik tego badania, ile tego narkotyku kobieta miała w organizmie. Dopiero potem będzie możliwe przedstawienie ewentualnego zarzutu. Tutaj najprawdopodobniej usłyszy zarzut dotyczący narażenia życia dziecka na niebezpieczeństwo.